Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister15. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek z takiego typowego singla, czyli ze mapy Polskie Pola, którą nagrywałem, no, myślę, że przed wakacjami był ostatni odcinek gdzieś z tej serii. No ale jak widzicie, lekko tam mówiąc w prawym górnym rogu nade mną, gdzie tam jest ta moja wstawka, ale chyba prawdopodobnie ją postaram się usunąć chyba w najbliższym czasie, gdyż niektóre te właśnie rzeczy na górze są przez to zasłaniane, ale akurat to najmniejsze jest dzisiaj przydatne. Ale jest to właśnie Season Mod. Chciałem zacząć wreszcie oglądać tego Season Moda, bo on wyszedł, gdy byłem na wyjeździe, gdy byłem u Bolka, potem pojechaliśmy na Bytów i to też, no ciężko, bo no, żeby bawić się, sprawdzać w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi w Season Modzie i tak dalej, więc wiadomo, przydałoby się coś fajnego ogarnąć z tym modem. Jak to bywa w tamtym FS-ie. Była oczywiście, była seria Polskie Moje Gospodarstwo, więc myślę, że w tym roku też by się przydało takie coś zrobić. No ale teraz zastanawiam się tylko na jakiej mapie. Prawdopodobnie ta mapa nie jest przystosowana do Season Moda, więc będzie mi ciężko coś ogarniać. Wolałbym znaleźć mapę, gdzie będą drzewa przygotowane, gdzie wszystkie te rzeczy będą ogarnięte, gdzie maska jest season moda, żeby były śniegi i tak dalej, bez żadnych problemów. Myślę, że chyba tutaj tego nie ma, więc będę chciał ogarnąć ciąg dalszy. Ale ten taki odcinek troszeczkę właśnie taki informacyjny, taki powrotny, no bo dopiero co wróciłem wczoraj, właśnie przedwczoraj, bo to nagrywacie, to będzie przedwczoraj. Przedwczoraj właśnie do domu, więc chciałbym też troszeczkę wam poopowiadać, co tam ciekawego się dzieje. Oczywiście free track być musi. Teraz tak się zastanawiam, czy wszystko jest dobrze, ale chyba free track się nie zmienił. Chociaż zastanawiam się jedna rzecz. Co się stanie, gdy ja przestawię trochę tego. O, free traczka w tą stronę. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. Moim zdaniem za wysoko jest. Nie, teraz to jeszcze bardziej chyba tak. Nie, no, sorry, zapomniałem, że to tak mam wyrzeczyć. O! Jeszcze wyżej? Sorry za to klikanie, ale muszę poustawiać tutaj właśnie tego flitraka, żeby no, ta moja głowa jako tako wyglądała. Jedziemy sobie oczywiście z wapniareczką, bo muszę tutaj wyrzucić wapno, a że zaczynamy wiosnę, to przydałoby się tu pooglądać w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Gdzie z tą wapniareczką tu by się przejechać? Myślę, że od tej strony będę. O! Zajeżdżał. Zgasimy. No i tak, jeżeli chodzi o Season Moda, wiadomo, chciałbym zacząć taką typową serię polską. Albo ciąg dalszy robić tej serii, tej mapki. Albo pójść na inną mapkę przystosowaną w 100% do Season Moda. Lub jest jeszcze jedna wersja, pójść na mapę przystosowaną, ale tam zrobić znów swoje gospodarstwo od podstaw. Swoje własne stworzyć i tam grać. Więc są trzy wersje. Ta mapa, jakieś gospodarstwo na mapie przystosowanej lub jakaś mapa przystosowana z swoim własnym wymyślonym gospodarstwem. Piszcie w komentarzach, co oczywiście byście woleli zobaczyć. Przerzucimy się do Ursusika i jedziemy dalej, więc to też piszcie ciekawego w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć tutaj na moim kanale. Mam już takie podstawowe plany, jeżeli byście chcieli właśnie inną mapę, a coś czuję, że będziecie chcieli zmienić mapę, bo będziecie chcieli bardziej przystosowaną oczywiście mapę do Season Moda zobaczyć, dlatego już tam mam dla was pogarnięte to wszystko. Muszę się tak nawet przychylić do przodu, żeby zobaczyć. Nawet daje radę coś to ten free track jako tako, żeby to wyglądało. No i
To jest rzecz, którą na pewno będę chciał w najbliższych dniach ogarnąć. Wiadomo, jeżeli napiszecie w komentarzach, że chcecie, żebym stworzył swoje gospodarstwo, to najpierw będę musiał sprawdzić tą mapę, na którą myślałem. Ona zdaje egzamin i czy będę miał pomysł na jakieś gospodarstwo, bo dobrze wiecie, na serii z Bolkiem gospodarstwo, no, tak czy siak zabrało troszeczkę życia, a jednak zrobić drugi raz takie gospodarstwo z innymi już budynkami, no to też troszeczkę roboty daje, no ale zobaczymy, może się udać. Nie wiem czemu, ale naszą właśnie, żeby zrobić swoją gospodarkę, no bo to ma być moje gospodarstwo, więc myślę, że mapa przystosowana do Season Moda i ze swoim gospodarstwem własnym, no to myślę, że to miałoby naprawdę jakiś sens, żeby to wszystko ogarnąć. Wsypę jeszcze może parę łyżek do naszej siewki, do naszego rozsiewacza wapna. No nie wiem ile potrzebuję, bo potrzebuję na... Ojej. Teraz tak nie podjechałem. Szkoda. Ale mniejsza z tym, odjadę. No i teraz rzeczy oczywiście najbardziej interesujące, czyli cały ten season mod. Oczywiście wszystko zgadza się tak samo jak to było w poprzedniej wersji. Czyli kiedy mamy siać, jest okres siewów, okres żniwny. Wszystko oczywiście na zielony i żółty kolor. Jest też temperatura prawdopodobnie, jak tu czytam, w której najlepiej by było siać, która najbardziej odpowiednia jest właśnie do siewów danej rzeczy, czyli pszenicę potrzebuje minimum 5 stopni Celsjusza. Jest 3, jak dobrze pamiętam, nawet sobie sprawdzę. Tak, jest 4-3 stopnie Celsjusza w tym momencie, więc dlatego właśnie tutaj trawa w sam raz do siewu się nadaje, jeżeli chodzi o temperaturę. Tak, to trochę więcej potrzeba temperatury, na razie jeżeli chodzi o siewy, to w tym season modzie też będzie ciężko takie coś ogarnąć. Tu trzeba z głową myśleć, więc ten cały okres jest bardzo fajny. Kolejną rzeczą to jest prognoza pogody. Prognoza pogody, którą tutaj lokam jest bardzo przejrzysta i takowej nie było. Rodzaj pogody, jeżeli chodzi o chmurki, czyli pochmurne słońce, deszcz, śnieg, jest bardzo zmienna, bo jeszcze wczoraj, przed przewijaniem można tak powiedzieć, czyli dzisiaj jest poniedziałek, czyli w niedzielę, pokazywało mi we wtorek, że będzie śnieg. A tu już pokazuje mi we wtorek, że będzie coraz cieplej, czyli jednak ta prognoza, niepewność prawna zwiększa się z czasem, samo to pisze. Rozwala mnie to, że jak ruszam głową, to ten free tag jednak chodzi i tam w tle ta kamera się rusza. Maksymalna temperatura, minimalna temperatura i średnia temperatura, jaka może być danego dnia, o danej godzinie, bo tu nawet też są godziny, o 12, 15, 18, 21, potem już wtorek od północy do 15. Aż do niedzieli jest cały tydzień, od niedzieli do niedzieli, można od poniedziałku do niedzieli, tak średnio jakby to miało wyglądać, więc temperatura coraz lepsza, więc tutaj już by się w sam raz nadawało do siewów. Prognozowane opady w milimetrach są gdzieś tam zapowiadane, prawdopodobieństwo wpadnięcia jest zerowe, aż dopiero w środę niby 20% i 70% w sobotę, a tam aż do 13 mm, 2 nawet we wtorek. To wszystko jest możliwe, ale no, na to trzeba czekać. No i teraz prędkość wiatru, rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła, że od wiatru dużo rzeczy jest zależne i chciałbym sobie porównać na przykład ten wtorek o godzinie nawet tej 6 rano, gdzie jest ten wiatr około 4 metrów na sekundę, aż do tej niedzieli, gdy jest 7 metrów na sekundę. Bo porównajmy sobie to, że patrzę na drzewa, no bo po niczym innym nie mogę sprawdzić, czy naprawdę to będzie widoczne, że na przykład 4, czy tam 3, a 7, jak te drzewa się ruszają. To mnie też bardzo, bardzo ciekawi. Chyba jeżeli chodzi o suszenie, to widzę, że musi być... nie wiem, dziwne tutaj, jeżeli chodzi o plus minus
Plus, czyli powinno być dodatni, czyli git powinno być, jeżeli chodzi o suszenie. A tu raz jest minus, raz plus, ale to może też zależy od temperatury. Nie wiem, mniejsza z tym. Informacja o uprawie, jak uprawa ma odporność na mróz, na suszę, jak jest posiane, młode, dojrzałe. Już nie będę tego wszystkiego czytał, bo trochę tego jest. Co można sobie tutaj wyczytać. Rzecz, która najbardziej mi się spodobała w poprzednim sezonie, w tamtym roku, czyli właśnie produkty, kiedy najlepiej sprzedawać. Ta cena, no akurat teraz jest 1200, chociaż ciekawi mnie rzepak, bo rzepak jest na zapotrzebowaniu w tym momencie, a to zapotrzebowanie nie patrz, nie sprawdza, ale na rzepak jednak by się przydało poczekać. Najlepsza cena jest gdzieś właśnie, no późną jesienią. Bardzo najlepszy tutaj moment na sprzedaż. Licząc owiec to samo. Że pszenica akurat jest teraz najlepsza, moim zdaniem, ale taki jęczmień dalej. O, na przykład słonecznik zaskakująco najlepiej sprzedać teraz lub późną zimą, co jest zmienne. Soja za to jest sprzedawana gdzieś wczesnym latem, kukurydza też najlepiej wczesnym latem, późną, no taką średnią zimą, w środku zimy można ziemniaki najlepiej sprzedać, tak samo buraki, no i tam trzciny, takie tam pierdoły. Mleko, właśnie ciekawostka za mleko. Mleko, no, tak ceny chodzą porównywalnie, więc tutaj nie ma na co patrzeć. Zaskakujące wióry, bardzo dobra cena w zimę. Kiszoneczka równo chodzi, obornik to tam lata, bo lata, siano, słoma, wszystko jest. O, rasy zwierząt nawet. Serio? Można to sprzedawać? Tak by to wyglądało? Bekowe. Aha, jeśli chodzi o to rasy chyba kur, świń. Bo to nawet kogut jest. Mniejsza z tym, do tego nie doszedłem, ale fajna, fajna rzecz. Bardziej jesteście też na pewno obcykani niż ja, bo jak macie już z tym styczność trochę dłużej, to już też ogarnęliście. Planowanie pod odmianą, czyli co, jak, gdzie, kiedy, co było wcześniej, jakie zboża chcemy sieć i tak dalej. No i całe ustawienia, czyli jaką skalę mamy, wprowadzenie sezonu, jak długość sezonu. Ja nie przepadam, żeby te sezony jakieś były mega długo, no bo każde po 6 dni wiosny, lata, jesieni czy zimy, no trochę jednak trwa. Wilgotność roślin, rzecz oczywiście ważna, więc musi być włączone. Ślady i śnieg też włączony. Fajna sprawa, bardzo mi się to podoba, ten season. I na pewno chciałbym tak zacząć od serca. Właśnie takie coś, no bo to już wtedy jest pilnowanie w 100%. Nie wiem na ile. Dobra, przejadę się z tymi czterema panami, bo ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Ten odcinek długi mega nie będzie, bo to jest bardziej taki informacyjny, sprawdzić co na co i po co w najbliższych dniach. Na pewno tak, w najbliższych dniach będą takie odcinki, jak seria z Thanasem powróci, gdy tylko Boże, Thanas będzie miał chwilę nagrać. Wkurza mnie to, że jednak za wysoko trochę to. Więc nie wiem, czy nie lepiej nawet tak. O, od razu lepiej. No, widzę kierownicę. Jak sobie wezmę do góry, to jako tako coś widzę. Tu miałem za stodołą, dobra. Czyli przejeżdżam przez gospodarkę. Ach, ten dźwięk. Brakuje mi tego shiftera, no, ale nic tu nie mogę zrobić. Pisaliście w komentarzach, jeżeli chodzi o shifter. Jak sobie takie coś ogarnąć, ale tak jak mówiłem, dawaliście tam rzeczy związane z G29, G920 chyba, ale te shiftery są odpowiednie, jeżeli chodzi o kierownicę. Bez kierownicy one nie działają, lub ze specjalnym adapterem, ale niestety takowego nie posiadam i nawet nie wiem, czy on jest do kupienia, bo widziałem do kupna specjalny adapter wraz z shifterem, ale to jest rzecz droga.
i myślę, że bardziej by mi się opłacało zebrać trochę więcej, kupić cały zestaw kierownica plus shifter, niż sam shifter za dość dużą sumę. Dobra, sprawdźmy w ogóle, jak to wszystko się rozwala. Nie, fajnie, fajnie, fajnie tutaj leci. O Jezu, no trochę za mało, bo nie wapna. Dużo potrzeba. Dlatego trochę się tam pobawiłem, się uwolka z tym shifterem i tego mi najbardziej brakuje. Bo free track rzecz fajna. Na pewno będę chciał spróbować przejechać się w ETS-ie. Z jednej strony naprawdę brakuje mi tej kierownicy, bo ta jest no o wiele cięższa, to jest po pierwsze. Troszeczkę też inna. Więc może też tak myśląc naprzód, przydałoby się właśnie może zebrać na tą kierownicę i wraz z shifterem kupić te G29 lub G27, ale myślę, że teraz cofać się do wcześniejszej wersji to też troszeczkę bez sensu, bo nowe już nie kupię, tylko bardziej używane, a teraz używane wydać za podobną cenę, to lepiej trochę się ogarnąć i już kupić taką porządną wersję. Ale nie wiem, zobaczymy, to będę myślał w najbliższym czasie. Jeżeli nie znajdę shiftera, no to będę ogarniał, ale się to udało. Ach, ta głowa zawsze lata po swojemu. Więc tutaj jeżeli chodzi o shifter, to no, trzeba się trochę przyzwyczaić. Idzie ładnie. Nie mogę się jeszcze do tego shiftera przyzwyczaić serialnie, jeżeli chodzi o farminga. Bo to jednak trzeba ruszać głową, nie myszką. A ja mam zawsze tak tu ustawione było, żebym miał tą myszkę pod ręką i jeszcze mi tutaj przeszkadza. Przeszkadza. Tak. Drażni mnie ta myszka, bo ja chcę ją ruszyć, a ona nie działa, bo jak dobrze wiecie, podczas siedzenia głowy free trackiem myszka w kabinie nie działa, żeby się oczywiście nie bugowało. Więc tak to już jest, ale rzecz, jeżeli chodzi o free tracka, bardzo, bardzo fajna. Zobaczymy, co tam się ciekawego wymyśli. Nie, jeżeli chodzi o free tracka w moim pokoju, jestem zadowolony, bo za dnia chodzi bardzo dobrze, za w nocy tym bardziej, więc pod tym względem jestem szczęśliwy, bo bałem się, co to u mnie będzie. U Bolka jest ten minus, że jednak on ma te okna za sobą, ma słabe rolety i to ustawianie też ciężko wypada. Właśnie tu jest rzecz, że zawsze ta kierownica wraca. Mówiliście o jakiejś sprężynie, ale teraz rozbierać, kurczę, powiem szczerze, że tą kierownicę i szperać, to może wyjść mi na złe, żeby coś nie pękło. Wiecie, jakie to są te plastiki. Już nie raz rozbierałem takie rzeczy, bo rozbierałem wcześniej pedały, gdyż te pedały miałem rozwalone jedne. A nawet próbowałem chyba porozebrać poprzednią kierownicę, którą miałem wadliwą i ciężko było mi w ogóle rozerwać, bo plastik się zaczynał wyginać, więc trochę tak nie za bardzo to wyglądało. I teraz tak, jeżeli chodzi o wapnowanie, to zwapnowałem to pole, to najważniejsze. Była cena za rzepaczek, więc fajnie by było też się przejechać. No i dobra, teraz to co lubię najbardziej, czyli skręcanie głowy, podpinianie dyszla. Trochę, właśnie to jest ta rzecz, że można by było trochę ten dyszel, no Boże, tą głowę bardziej. I czy mogę nasypać tu ogólnie? O, mogę. Tu był rzepok. Poproszę rzepak. I teraz tak, pytanie, czy nadal jest to zapotrzebowanie, czy tylko mi się śniło? Śniło mi się, albo się już skończyło. Serio? Tak szybko by się skończyło zapotrzebowanie? Aha, jeszcze idzie w dół. Nie no, no gitara się ma. Nie, dobra, to mniejsza z tym. Dobrze, że zobaczyłem, więc wysypiemy z powrotem.
wysypuję. No nie, no najlepsza cena tu w tym momencie jest za soję, ale soi to mam tak ogromnie dużo, że nie wiem, czy aż normalnie się opłaca, ale nie, przejadę się na skup z ciekawości, więc tej soi, tą soję wykorzystam. Proszę, że tutaj jest tak blisko. Z czteroma tonami, naprawdę gruby wyjazd. Zaznaczę sobie Warmiankę, żebym wiedział, jak się przejechać. Bo mówię, i tak tu nie mam co robić, jak dobrze wiemy, no to jest już właśnie ten mod season, to no tutaj trzeba sobie poogarniać. Nie mógłbym teraz nic zrobić, bo jest na razie 6 stopni tylko. Mógłbym, wiadomo, poogarniać. Tam jest zielone, dobra. Poogarniać pola, ale siewów na razie robić je nie mogę. Znowu, jeżeli chodzi o pedały, to w tamtym właśnie w Logitechu pedały były o wiele cięższe i właśnie to naciskanie inne było. Tutaj te pedały są leciuteńkie, sam plastik, bez żadnych właśnie tam. Dobra, daj mi trochę do przodu, z prawo. Opr, stój, Maryśka. To jest rozwalające, że ja muszę pilnować się. Tu wolne jedziemy. I na fullu, a teraz shifterek, czwórka, piątka, szóstka i ogień. Ale no, tylko sobie można pomawiać. Na razie, ale idzie ładnie. Rzecz, no jeżeli chodzi o wyjazd, sam wyjazd bardzo udany. Jeżeli chodzi o tutaj wyjazd do Bolka na żniwa, plus potem bytu. Jeżeli chodzi o żniwa, u Bolusia były naprawdę fajne, miodzio, dużo rzeczy się robiło jak nigdy. Pogoda mega dopisała, wszystko się skosiło bez żadnych problemów, gorąc niemiłosierny. Dalej, no też się odwiedziło, troszeczkę się spotkaliśmy z Kubą, jak widzieliście, były vlogi od Kazia Łukaskiego, byliśmy naprawdę, no mega, mega się to wszystko udało pod tym względem, jeżeli chodzi o cały ten wyjazd, jestem zadowolony. Niestety, jeżeli chodzi o wyjazd do Bytowa, jak widzieliście i widzicie, nadal nie ma vlogów z Mokrzyna i nie będzie, gdyż nie było jak i co nagrywać. Sami widzicie, Braczek nawet mało co nagrywa, bo nie oszukujmy się, ale całe 12 tysięcy zarobiłem z tego, ale wszystko działa. Ale no, pogoda nas tam już nie rozpieszczała. Dobrze, że nie. O, to nie te zapotrzebowania w strychu. Dobrze, że naprawdę my mogliśmy sobie posiedzieć, ponagrywać właśnie wam odcinki z Bolusiem, bo nie oszukujmy się, nic byśmy. No, byśmy siedzieli i patrzylibyśmy w niebo, bo niektóre momenty naprawdę nie dało się nic zrobić. Żniwa były na łapanego. Pojechałem sobie na pole coś nagrać, jakiegoś vlogaska. Już akcja się ładnie rozpoczęła, wszystko pięknie. Po 10 minutach padł deszcz, który popsuł sobie wszystko i już, można powiedzieć, 2 dni z głowy Antek, tak niewilżnej mocno. I to już był problem. I tak przeważnie, no, Bytowie co drugi dzień padało. Mokrzyn też to, no, trochę ucierpiał pod tym względem, bo trochę raz popadało, raz nie. No i takie, to są żniwa nałapanego, to już nie jest tak, jak było w tamtym roku, był gorąc, fajnie, dzień się szło do roboty, robiło się i ciągle było, a teraz tak, pojechało się, albo był deszcz, albo nie było, albo kosili, albo pojechali sprawdzić, jaka wilgotność, no to już nie jest fajna rzecz i no już nie da się nagrywać tak, jakbyśmy chcieli, ale nic z tym się nie zrobi. Z jednej strony, no, cieszę się tylko to, że mogliśmy ponagrywać naszą serię, że no, może te serie właśnie z gier nie stanęły w miejscu, że troszeczkę poogarnialiśmy to, więc no, nie zostaliście bez filmów, bo zawsze coś tam się działo, ale jednak vlogami zawsze to taka pamiątka z roku na rok, że się tam było, że się coś zrobiło, że fajnie to wszystko wyglądało. W tamtym roku na przykład była mega i to mi się super podobało. W tym roku też mi się podobało, bo wiadomo, no, wyjazd jak wyjazd,
na Mokrzynie być byłem, co zrobić, to zrobiłem, ale jednak brakowało tej pogody, brakowało tego, co było w tamtym roku. Może znowu narzekaliśmy, że w tamtym roku było za gorąco, a na tym roku było aż za deszczowo, bo zimno nie było, bo było fajnie. Ale no cóż, nad tym, z naturą nie wygramy, tak to już jest. I zarazem, no niestety, ale w tym roku, no takiego urlopu sobie nie mogłem zrobić. Aż miesięcznego, przepraszam, prawie dwumiesięcznego, bo w tamtym roku sobie zrobiłem 1,5 miesiąca urlopu, gdyż jak wyjechałem 15 lipca, tak wróciłem gdzieś około 1 września do domu. Teraz niestety to trochę trwało krócej, bo wróciłem przed 15, a wyjechałem około 20, po 20 lipca, więc nawet miesiąca nie było, jeżeli chodzi o ten cały wyjaździk. I powiem Wam szczerze, że bardzo szybko to zleciało, a Wy nie chcę Was dobijać, za pół miesiąca musicie niektórzy wracać do szkoły, więc ten czas zapierdziela nieubłaganie i tak to już jest na tym świecie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to było na tyle. To, co miałem powiedzieć, na szybko powiedziałem, sprawdziłem. I no, z jednej strony sobie to zrobiłem tylko dlatego, jeżeli byście chcieli, żebym tutaj został, ale to miał być po prostu coś na odcinek, żebym mógł sobie z Wami pogadać i coś porobić, bo chciałem właśnie tutaj skupić się najbardziej na powiedzeniu i przygotowaniu Was do serii, bo myślę, że jednak większość z Was będzie chciała albo żebym zaczął właśnie na nowej, przystosowanej mapie do Season Moda, albo ze swoją gospodarką na tej mapie nowej. Zobaczymy, jak to wszystko wypali, bo no czas pokaże, ale liczę, że wszystko będzie git. Kiedy by się ta seria pokazała, tego nie wiem, wtedy zależy wszystko od tych Waszych komentarzy. Jeżeli będzie mapa i będę musiał zrobić gospodarkę swoją, no to trochę to idzie czasu, żebym ja to wszystko znalazł. Serdecznie dziękuję w tym odcinku. To by było na tyle. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę i piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Na razie, trzymajcie się. Cześć!